Jakie jest ryzyko genetyczne zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa lub spondyloartropatii osiowej? W podcaście Co to jest antygen HLA-B27 i jakie są jego metody oznaczania opowiadałem Państwu o wariancie genu HLA-B27 i produkowanym na jego podstawie białku hla 27 Dzisiaj jednak chciałbym Państwu opowiedzieć nieco o ryzyku genetycznym u osób z obecnością tego antygenu. Ja nazywam się Mikołaj Kamiński i jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z reumatologii. Przypominam, że ten podcast ma charakter edukacyjny, a każdy przypadek powinien być interpretowany indywidualnie przez lekarza. Samo HLAB27 występuje u 7-9% wszystkich białych mieszkańców Europy. Z tej grupy większość osób nie rozwija chorób reumatycznych, w tym żadnej spondyloartropatii seronegatywnej, które są związane właśnie z HLAB27. Szacuje się, że mniej niż 5% osób z HLA-B27 rozwinie spondyloartropatię seronegatywną. Spośród spondyloartropatii seronegatywnych obecność antygenu HLA-B27 ma największe znaczenie w przypadku zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, natomiast w mniejszym stopniu ma związek z reaktywnym zapaleniem stawów, łuszczycowym zapaleniem stawów czy z zapaleniem stawów w przebiegu chorób zapalnych jelit, Takich jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Mimo tego, że HLAB27 jest silnie związane z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosupa, czyli ZZSK, i ponad 90% pacjentów z ma obecność HLAB27, to szacuje się, że samo HLAB27 odpowiada za zaledwie 30% genetycznego podłoża zesztywniającego zapalenia stawów kręgosupa. Oznacza to, że istnieje wiele innych wariantów genetycznych, które predysponują do zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, jednak hla 27 jest najbardziej rozpowszechnione. Wyobraźmy sobie, że nasz krewny pierwszego stopnia, czyli albo nasz potomek, albo nasz rodzic, ma rozpoznane zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i ma obecność hla 27 Jeżeli my mamy obecność hla 27 to jakie jest nasze zwiększone ryzyko zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa? Okazuje się, że to ryzyko wzrasta od 6 do 16-krotnie. Szacuje się, że około 0,5% populacji ma zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, więc możemy sobie pomnożyć na przykład razy 10 i dla uproszczenia przyjąć, że nasze ryzyko, że w ciągu życia rozwinie się ZCTSK w takiej sytuacji, wynosi około 5%. Jednak mówimy tu o sytuacji, gdy nie mamy objawów. Tak jak mówiłem w poprzednim podcaście, to badanie obecności hLA B27 ma takie duże znaczenie, że uprawdopodobnia nam rozpoznanie. U młodej osoby, jeśli występuje ból dolnego odcinka kręgosłupa i mamy obecność hLA B27, szacuje się, że taka osoba ma już 30% ryzyko rozwoju ZCTSK. A co jeśli taka osoba ma zarówno hLA B27, jednak wiemy, że ten ból krzyża ma charakter zapalny. Wtedy to prawdopodobieństwo rozwinięcia zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa rośnie aż do 50%. O tym, czym jest ból zapalny krzyża, opowiadałem w podcaście pod tytułem Ból pleców nasila się w spoczynku, czyli co to jest zapalny ból krzyża. Jeżeli mamy zmiany radiologiczne, ból zapalny krzyża i obecność hla – to prawdopodobieństwo rozwoju ZZSK rośnie do ponad 90%, czyli do prawie pewności, że taka osoba rozwinie zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Zatem ta interpretacja, czy to HLA B27 będzie w naszym przypadku przewidywało, czy rozwinie się ZZSK, zależy od naszego wywiadu rodzinnego oraz objawów, jakie zgłaszamy. Nawet jeśli dana osoba nie ma utrwalonych zmian stawów krzyżowo-biodrowych, i nie możemy rozpoznać zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, to pamiętamy, że hla 27 pomaga nam w rozpoznawaniu stanu poprzedzającego tę chorobę, czyli w rozpoznawaniu spondyloartropatii osiowej, a tę jak najbardziej leczymy w sposób prawie identyczny jak zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, również za pomocą leków biologicznych. Na koniec jeszcze wspomnę, że są warianty samego hla 27 które nie predysponują do zesztywniającego zapalenia stawów kręgosupa, jednak są one głównie obserwowane wśród osób żyjących na dalekim wschodzie. Ponadto u 5 do 10% osób z rozpoznanym zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosupa nie ma obecnego HLA-B27. I tam prawdopodobnie duże znaczenie mają inne antygeny, jak na przykład HLA-B60 i B61, chociaż szczerze nie wiem czy można te antygeny oznaczyć komercyjnie w Polsce. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania kanału i do usłyszenia w następnym podcaście.